Witajcie serdecznie. W tym filmiku chciałem was ostrzec, chciałem wam tutaj poradzić pewną rzecz. Zawsze wymiatajcie liście spod szybie. Otworzyłem właśnie maskę w swojej Hondzie CRV 2013 rocznik i jest dokładnie to samo, co miałem w Zafirze, czyli w poprzednim aucie. Tu się po prostu gromadzą liście. Dokładnie w tym samym miejscu miałem w Zafirze. I ktoś powie, no i cóż z tego? No, nauczony właśnie doświadczeniem po Zafirze, oczywiście pewnie skrytykujecie, że Opel, że dziadostwo i tak dalej, ale jestem przekonany, że to dotyczy wielu aut. Te liście po prostu za chwilę zgniją, będą wilgotne i tak dalej i opadną w dół. Gdzie? Ano będą lecieć w dół błotnika i słuchajcie, w Zafirze wszystko leciało tutaj, dołem błotnika i się gromadziło tu w tym, na tej przestrzeni. Tak się, słuchajcie, gromadziło, że po, nie wiem, tam 6 latach użytkowania, bo generalnie miałem Zafirę z Włoch, tam, że tam pewnie liści nie było. Tu się, słuchajcie, gromadziły co rok w okresie jesieni i wczesnej zimy liście i słuchajcie, od dołu błotnika aż mniej więcej chyba dotąd jeden liść, taki zgnity, czarny normalnie, jakaś czarna taka ziemia się zrobiła, taki kompost. Po prostu zrobił się kompost. No, że to wszystko było wilgotne, no bo wiadomo, tu cały czas woda leci podczas deszczu. To było w środku, słuchajcie, mokrutkie. Zresztą nagrałem chyba filmik, jak go znajdę, to wam podlinkuję u góry, jak to wyglądało w Zafirze. A jak do tego doszedłem? No, w pewnym momencie w Zafirze po prostu miałem tutaj ogniska rdzy na rancie błotnika. I tak się zastanawiałem, skąd się to w ogóle bierze. No tam przy okazji jeszcze był ten problem, że kamienie, wiadomo, spod kół, nie miałem chlapaczy, obijały tutaj ten rant nad kola, znaczy błotnika, i no i to też się przyczyniło do rdzy. Tak więc jak ja tam odkręciłem nad kole od środka i właśnie wsadziłem paluchy, to jeden wilgotny syf. Także uważajcie na to. No w Hondzie, jako wiadomo, że to Japończyk, czyli zabezpieczenie też słabe, także ja tego bardzo pilnuję. Stąd proponuję po prostu raz na jakiś czas otwierajcie maskę, bo jak maska jest zamknięta, kompletnie tych liści nie widziałem. Teraz akurat zaniedbałem, nie wiem, chyba z 3 tygodnie nie otwierałem maski, no i zobaczcie, od razu się uzbierało, a czyściłem je, wszystkie liście wydubałem właśnie jakieś 3 tygodnie temu. Tak więc zróbcie jak chcecie, ale ja mocno radzę, otwierajcie maskę i usuwajcie to dziadostwo, zanim okaże się, że macie właśnie jakąś rdzę na rantach, na dole błotników. Dzięki, to tyle.